Cześć kochani, z tej strony Dorota, witajcie po raz drugi na moim kanale dzisiaj. No, to są takie moje przeprosiny dla Was, że mnie nie było przez no dłuższą chwilę, 2 miesiące, 3. W każdym razie dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam na rok 2020-2021. Oczywiście ten szkolny, żeby nie było, bo powiedziałam na rok. Zacznijmy od może zeszytów. Postaram się mówić krótko, zwięźle i na temat, bo w tamtym odcinku trochę wyszłam poza swoje rejony czasowe, ramy czasowe, o, bo na ogół moje odcinki trwają, tak nie wiem, od 7 chyba do 20 minut, jak dobrze pamiętam, albo do 25, a tam jest 35-minutowy. Znaczy, zapraszam oczywiście go do oglądania, macie link w opisie, jeżeli przechodzicie najpierw do tamtego. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi. Dobra, to zaczynamy. Niektóre rzeczy są też z tamtego roku, których nie używałam i dopiero użyję w tym roku, więc też je pokażę. Dobra, to zeszyty. Zeszyty mam głównie z Biedronki, bo stwierdziłam, że i tak jeżeli kupuję na przykład te podwiedychy z Empiku, co kiedyś miałam, to po tygodniu wyglądałam tak jakby były po prostu, no wiecie, o co chodzi. Dlatego pierwszy zeszyt jest taki. Strasznie mi się one podobały, chyba były po złote 50 albo 2 złote, nie pamiętam. No i oczywiście w kratkę. Tak dużo widać, o, w kratkę. Drugi zeszyt to jest Pink Flowers. W ogóle mega mi się ta grafika podoba, naprawdę, takie, serio. A ten ananas to chyba w szczególności mi się tak jakoś zapadł, bo on jest tu złoto-różowy, znaczy takie różowe złoto? Coś w tym deseń? No te dwa wymiatają, po prostu wymiatają, zakochałam się w nich i bardzo je polubiłam. To jest trzeci. Taki jakiś, nie wiem, nie podoba mi się zbytnio, ale, ale stwierdziłam, że wezmę. Może się przyda. I ich mam po parę sztuk, każdych, chyba po 3-4 jakoś, żeby mi na pewno starczyło, tylko no nie będę Wam pokazywać tych samych zeszytów ciągle, więc stwierdziłam, że już Wam nie będę. Najpierw przejdę przez te nowe, a potem pokażę, co mi jeszcze zostało z tamtego roku, co będę wykorzystywać teraz. To jest kolejny. Taki słodziutki. To jest You Are Lamazing? Lamazing. You're Lamazing. You Are Lamazing znowu. I jeszcze od matematyki taki, o, zwykły. Ten mi się w ogóle kojarzy z Monster High, powiem Wam. Tak jakoś z Clouding Wolf. Nie wiem czemu, ale tak jak go zobaczyłam, to mi się skojarzyło z nią. Więc go wzięłam, bo w sumie lubiłam ten serial, film. I te, co z tamtego roku mam, to jest z Tigera. Chyba one będą pewnie, bo one co jakiś czas są te pluszowe. Nie wiem, czy na pewno lama. Co oni w ogóle mają z tą lamą? Tu jest lama, w Biedronce się pojawiła lama, wszyscy mają z tą lamą. I on jest w linie, więc pewnie albo będzie notesem, albo będzie od polskiego, ale raczej notesem. Tu jest od polskiego zeszyt, a ja sobie go włożyłam właśnie do oka. Tu jest od polskiego zeszyt, ale są spoko. Znaczy, no dla mnie to już mi się nie przydaje, ale jakby był ktoś mniejszy czy coś, to właśnie te mają rzeczowniki, odmiany, wołacz, wypełniacz, jakieś liczebniki, zaimki, podział zaimków, z drugiej strony przymiotnik, czasownik, liczby, poprawne formy i no to się przydaje tak dla mniejszych dzieci, to jest serio, serio ok. I jeszcze mam taki. No, to z zeszytów by było na tyle, ale dopiero do Was zaraz za chwileczkę przyjdę, bo muszę coś zrobić.
o czym zapomniałam i mnie ktoś zabije, jeżeli tego nie zrobię, ale za sekundę jestem. Już jestem. Przejdźmy do atlasu, bo ja jestem technikum turystycznym i mi się ten atlas jednak przyda. Nie miałam w tamtym roku, bo nie miałam tak jakby jeszcze dodatkowo więcej godzin i tak dalej turystycznej klasy. Turystycznych w ogóle przedmiotów, tak? I w ogóle wiecie, co jest najlepsze w tym atlasie? On jest z Biedronki ogólnie. COVID i inne problemy współczesnego świata, tak. Ja nie wiem, czy oni zmienili specjalnie atlasy, specjalnie wydrukowali inne i tak dalej, żeby był po prostu COVID, czy co, bo no jednak mi się wydaje, że atlasy są produkowane trochę wcześniej. Ale tak. Bo gdzie jest to? Czekajcie, gdzie jest o COVID-zie? Energia, rolnictwo, ludność. Gdzieś to widziałam. A ja chcę to zobaczyć. O, epidemię. Gdzie jest? Było. O, dobra, jest. No i tu jest po 3 miesiącach, jak był COVID. Stan 20 czerwca 2020 roku. I tu jest właśnie ostatnia mapka tego. I tu jest całe dwie strony poświęcone Hiszpance, COVID-zie itp. itd. Moja perełka, znaczy oprócz tej, bo ta jest ryżowa, nie, ale moja perełka, po prostu najpiękniejsza torebka chyba jakąkolwiek kiedykolwiek miałam, chyba, to jest ta. Ona jest z Deichmanna, Kylie i Kendall, ale jest tak cudowna, widzicie to, w ogóle widzicie to. Ja jestem zakochana w jej wzorze, bo on jest taki 5D, 3D, 5D, no wiecie, o co chodzi. I nie jest zbyt duża, ale też nie jest mała i myślę, że się pomieszczę. Jedyny minus jest tego, ona jest tutaj zapakowana, bo już nie, nie byłam w miarę. Jedyny minus jest tego, że ma tylko jedną kieszonkę, bo ja jednak dużo pcham do torebek, ale nie lubię też, jak mi się wszystko chmajta. Ale jest naprawdę czadowa. I z tyłu też nie ma kieszonki. No. I teraz. Drodzy panie i panowie, pokażę wam, co kupiłam z takich rzeczy ubraniowych. A, jeszcze jedną torebkę mam. Zapomniałam o niej. Którą też kupiłam. Tak, ale na takie mniejsze... Na takie... dni... w których będzie na przykład albo mniej zajęć, albo coś. Ta jest z Deichmanna, nie wiem czy pamiętam, nie pamiętam czy mówiłam. Ta jest z Bakalarskiej w Warszawie, taki bazar. Ja tam czasem bywam i też te niektóre rzeczy poza też będą właśnie stamtąd. Pierwszy raz zakochałam się w takiej torebce, bo ja nie lubię takich bardzo... nie lubię złota, ogólnie nie lubię złota, powiem wam, że nieważne czy w biżuterii, czy gdziekolwiek, nie lubię złota, a ta mnie tak bardzo urzekła, widzicie ją, widzicie ją? I ona ma, to jest fajny, widzicie, tu tak, jedna kieszonka jest z tej strony, druga kieszonka jest tu, trzecia jest tu, to się odpina. O, trzecia kieszonka jest tu, czwarta kieszonka jest tu, piąta jest tu i chyba, i szósta jest obok niej, plus do tego siódma tu. No, ona jest tak mega, mega pojemna. Szkoda, że nie jest większa, bo jakby była w tym rozmiarze, to też bym ją używała tak normalnie na co dzień do szkoły. Ale no nie mam takiej możliwości, bo jednak, no, jak się pakujemy, no to wiecie, wszystko, wszystko. To teraz ciuchy. Ciuchy, ciuchy, ciuchy.
Nie jest ich co prawda dużo, bo mam swoje w sumie, tak? Ale kupiłam na pewno taki sweterek, jego może przymierzę. Mi się strasznie wczoraj spodobał, bo akurat byłam wczoraj. Taki o. Widzicie? On nie jest zapinany ani nic, ale jest cieplutki, jest taki milusi i strasznie rozciągliwy. Naprawdę, on jest strasznie rozciągliwy. Zobaczcie to. No, więc ogólnie mogłabym tu normalnie całą łóżko powiesić. Druga sprawa, i to jest też właśnie z Bokalorski. Jak ktoś był, ktoś widział, to będzie wiedział, o co mi chodzi, a jak nie, to wpiszcie sobie w Google i powinno wam zaskoczyć. Od razu mówię, że to nie jest najtańsze, tam nie są najtańsze takie rzeczy i tak dalej. Tylko po prostu dużo osób tam nie jest, nie chodzi, nie bywa, bo nie są markowe. A jak tam byście się przejechali, to macie prawie to samo co w galeriach, tylko że po prostu po tańszych cenach, takich hurtowych bardziej. Więc no dla mnie, okej, lubię sobie kupić coś w galerii na przykład, ale dla mnie to się jest głupota wydawać w galerii 3 razy więcej albo 2 niż kupić sobie gdzie indziej za tańszą cenę. Ta-dam! Nie jestem zakochana. To jest akurat kurteczka z Pepco. Wygląda jak szlafrok, ale jest serio tak milutka i jest tak cieplutka, że ja jestem po prostu, no uwielbiam ją. Cieplusia, milusia, pluszowa, wszystko co kocham w jednym. I z tyłu jeszcze wygląda i ma kaptur. No, po prostu misiek. I ostatnia rzecz z ciuchów, które w ostatnim czasie kupiłam. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, chyba tak. To kurteczka druga. Ja mam manię na kurtki. Ja chyba w szafie to mam z 20 kurtek albo z 15. No, na pewno raczej nie mniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo w różnych kolorach, w różnych wzorach ja uwielbiam kurtki. I to jest akurat dżinsówka, którą chciałam. Mam jedną dżinsówkę, ale ona jest dotąd. A chciałam taką na jesień, taką, żeby założyć czy na sweterek czy coś. I ona się prezentuje w ten sposób. Jest tak, zatyłek mi sięga. I no, moim zdaniem jest mega. Jest bardzo wygodna, bo też już w niej byłam raz, od wczoraj. Tu ma kapturek i wiecie. I jeszcze, jak chcecie, to możecie albo ją zapiąć i dopiero wtedy przywiązać, albo ją tak jakoś ułożyć i zrobić po prostu kokardkę. I też wygląda ładnie. I tak z ciekawości popatrzyłam na ceny kurtek, coś w tego typie, w tym typie na internecie, i tam były po 140, 150, czasem nawet i do 200 dochodziło. Ja ją wzięłam właśnie na Bakalarskiej za 95 zł. Ten sweterek był za 45 zł, a ta kurteczka za 50 pepko. I ta torebka była za 60, a tą dorwałam na wyprzedaży na stronie Deichmanna ze 140, nie, 120 chyba. 120 na 83 bodajże. Więc no po prostu uważam, że to się opłaca. I jeszcze buty, które kupiłam. One nie są markowe pod żadnym pozorem. Znaczy, wyglądają ładnie, są ładne. Trochę w typie właśnie fili, ale ja nie lubię fili. Znaczy, ogólnie mam zasady, że najczęściej właśnie buty są akurat u mnie markowe, ale jeżeli mi się spodobają inne, to biorę inne. Nie mam czegoś takiego, że koniecznie muszą być Adidas, Nike, Puma i po prostu Reebok i wszystko po kolei. Tylko mogą być też innych miejsc, aby były wygodne, ładne
I po prostu trzymały się, tak? Miały taki mega fajny materiał. Bo ostatnio kupiłam z Deichmanna takie srebrne abscesy, chyba z Deichmanna, tak mi się wydaje. One były tak twarde, że ja w nich wyszłam dwa razy i oddałam mojej mamie, ona też w nich wyszła i nie cholery. Nie mama. I to są te. Ja w nich już chodziłam, więc one są już trochę brudne, ale cicho pokażę. Tyrelelem. I to był też w sumie nieplanowany zakup, bo wczoraj pojechałam po te rzeczy właśnie w tenisówkach, a okazało się, że zaczęło lać. I cała zmokłam i właśnie, żeby. No i miałam skarpetki przemoczone, wszystko miałam przemoczone, więc teoretycznie musiałam tak naprawdę też kupić skarpetki i dopiero jeszcze buty, bo no nie wysiedziałabym. Jeszcze był tak cholerny wiatr się zerwał, że no ja szłam i tylko tak. Znaczy nie w tej kurtce, ale w bluzie i nie wyszło usiedzieć. To chyba tyle w tym odcinku by mi się wydawało. I takie plany lekcji. Dwa z Biedronki. Całe chyba złote 60 albo 2 złote. To jest są naklejki, więc jakby ktoś chciał się nakleić, to jest ogólnie naklejka, ale ja nie jestem fanką naklejania planów lekcji na jakieś rzeczy, bo po co? Znaczy, do zeszytu to może jeszcze okej, ale ja nie lubię mieć na zeszycie przyklejonych. No i to tyle. Jeszcze sprawdzę, może o czymś zapomniałam, ale wątpię. To jest to samo, to jest to samo. Tak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że właśnie zasubskrybujecie. O, przypomniało mi się. W ogóle tak na marginesie mówiąc jeszcze, kończąc, ostatnio w Biedronce wytrzasnęłam taką piękną skarbonkę. 2-3 dni temu. Taką piękną skarbonkę. Ona mi się tak cholernie spodobała, że mówię: o nie, 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 o nie, 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 ja muszę ją mieć. No, może skończmy na tym, bo znowu się rozgadam, znowu będę coś dokładać i wyjdzie 30 minut. A już jest 17. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten cały odcinek. I ogólnie, że jeżeli zostaniecie ze mną, to też będzie bardzo fajnie. I w ogóle chcę zrobić coś takiego, że od następnego odcinka ostatnie, nie wiem, 5 osób, jeżeli tyle będzie, no bo nie oszukujmy się, albo ostatnią osobę, która zasubskrybuje mój kanał, pozdrowię i tam tak jakby podam. Wiecie, o co chodzi. No, to buziaki Wam wysyłam i trzymajcie się ciepło, powodzenia po tej całej sytuacji, znaczy nie skończyła się, ale powodzenia w tej całej sytuacji wysiadywać w szkole. I żeby wszystko wróciło do normy, tego się trzymam i tak myślę i tak chcę. I bardzo miło mi było, że mogłam z Wami trochę w sumie czasu spędzić. Więc papatki i trzymajcie się ciepło i buziaki. Back to school, papa! Pa.